Siemano, z tej strony Włodar, witam Cię w kolejnej analizie technicznej. Tym razem, słuchajcie, szukałem jakiegoś prosa z oczywiście polskiego podwórka. No i kurde, nie ma takich dobrych zawodników jak ja oczywiście. Także słuchajcie, dzisiaj będzie analiza mojej gierki. Oczywiście żartuję, bo jest dużo lepszych zawodników. Natomiast ostatnio na live robiliśmy właśnie analizę mojej gierki, gdzieś tak się to po prostu złożyło, a wiadomo, że na live no to w danym momencie obejrzy to powiedzmy około 100-200 osób przez godzinę. To na pewno nie będzie tak samo jak jest wrzucony odcinek, także postanowiłem coś takiego dla Was wrzucić. Oczywiście będziemy sprawdzać, co zrobiłem dobrze, co warto wziąć do swojej gierki, czego nie robić, jakie błędy popełniłem. Także zobaczymy. Jest to gierka moja z mojego aktualnego rekordu, czyli 35 fragów, więc słuchajcie, to nie jest gierka, żeby się pochwalić tutaj, bo taki meczek już kiedyś rzucałem, żeby się pochwalić. Dzisiaj chcę, żebyście po prostu wyciągnęli jakąś wartość z tego, także będę się mocno skupiał na tej analizie. No i cóż, zapraszam Was do oglądania, a jeszcze zapraszam Was do sekcji komentarzy, gdzie możecie dać jakieś propozycje, czyją analizę moglibyśmy zrobić kolejną. Także jeszcze raz miłego oglądania. Dobra, graliśmy sobie tutaj trójeczki. Plan był taki, żeby polecieć na TV i od razu w sumie wziąć helkę, od razu skosić jakichś gości, co nie? No bo jeżeli lata się na TV, na daszek, bardzo często tam można spotkać przeciwnika, którego wiecie, no też leci na helkę. Albo nawet nie leci na helkę, ale gdzieś tam strzela się na dachu i my wtedy zgarniamy takie fragi. No taki był tutaj plan. Wiadomo, że czasem może lepiej na hospitalu coś takiego robić. Na hospitalu tam więcej po prostu jest tych ludzi. Ale tutaj ja TV bardzo lubię jako, można powiedzieć, to była taka miejscówka, na której się uczyłem. Zawsze po prostu tam na starcie lataliśmy z chłopakami. Zamiast na Superstora, to zawsze lataliśmy na TV Station. Ogólnie ja tutaj mam taką taktykę, żeby zdobyć tą helkę szybciej. To mam taką taktykę, że jak lecę, zobaczcie, że jak prędkość zrobi się 60 km, to ja wtedy naciskam spację. I mniej więcej wtedy się najszybciej przesuwam do przodu, gdy odległość jest daleka. Gdy ze spadochronu wylecę mniej więcej, z samolotu wylecę tak, że jest 1000 metrów, to robię takie 60 właśnie, skok co 60 wtedy. I raczej jestem wtedy najszybciej tego celu. Dobra. Mamy zebraną tą helkę, ale widzę, że nikogo kompletnie tutaj nie ma. No więc nie ma co próbować. No teoretycznie mógł gdzieś tutaj ktoś zlecić na dół, więc mam taką opcję, że dobra, to zostawiam tą helkę i lutuję normalnie z chłopakami. Ale jak gdzieś tutaj byłem głodny fragów i zobaczyłem lotnika gdzieś tam w oddali i mówię, a! Spróbuję dziada skosić. I jakoś się udało. Akurat tutaj, no co można powiedzieć, gościu leci bardzo, bardzo linią prostą, wiecie, nie nurkował. Więc tą helką kwestia tutaj tego, jak to tym lata. Było tam widać jeszcze kolejnego gościa, ale mówię, dobra, nie będę się gdzieś tam oddalał za daleko, wracam już do chłopaków. Udało się i tak złapać dwóch, a moim zdaniem to jest naprawdę super sprawa. O, ubudubu. Tak, wiesz o co chodzi, co nie? No i jest powrót do chłopaków, będziemy lutować. Chociaż już tam widzę kolejnych gości. Pamiętajcie, że to jest gierka pod... To znaczy, widać, że jestem tutaj głodny fragów. No bo ja lubię taką gierkę, że wyrąbane mam wujna, chcę robić frag. Więc wiadomo, że bezpieczniej byłoby przelutować, zrobić sobie dropa i dopiero dojeżdżamy. Ale przez to, że jestem tutaj taki głodny fragów, to lecę dalej. Mam RKM-a. Więc to jest coś, dlaczego zdecydowałem się od razu już polecieć. Gdybym nie miał w ogóle broni, to pewnie w ogóle bym nie leciał z tą helką, no bo wtedy moją jedyną bronią jest helka. Ale mam jeszcze ten karabin, więc się mniej tak boję. Widziałem, obserwuję radar, obserwowałem mapę, więc widziałem, że gdzieś tutaj się strzelają. Więc podlatuję i rozglądam się. Zobaczcie, że też nawet nie leciałem tą helką tak górą prosto na gościa, tylko skręciłem trochę na dół. Tak, żeby gościu mnie nie widział, to znaczy wiadomo, na radarze niby ta helka się zbliża do niego, ale on na oczy, on nie widzi mnie, nie wie gdzie jest ta helka. Pyk. Tu się trochę rozejrzałem na tym, po tym dachu, rozejrzałem się oczywiście, będąc w takiej sytuacji, to nie jest tak, że patrzysz tylko full focus tam, gdzie na tej mapce było widać typa. Tylko jak się wznoszę, to obserwuję takie punkty, gdzie mogą być typy. Obserwuję ten dach pierwszy, obserwuję tutaj dach, obserwuję kasyno, tutaj drzwi, obserwuję dach banku, patrzę gdzieś tutaj tą aptekę. Patrzę też, wiecie, czy są drzwi gdzieś pootwierane, pozamykane, bo to może mi dać informację, czy tam są jacyś przeciwnicy. Nic tutaj nie widać, żeby, nie wiem, czy tu były drzwi otwarte, czy coś takiego. Nic na razie nie widać, oprócz tego jednego tutaj rodzynka, którego teraz właśnie nagle wyłaniam mu się za tego dachu, tak jak mówiłem wcześniej, i zaraz podjeżdżam go na bliziutko. Akurat tutaj jeszcze drugi wyleciał. Nie wiem, czemu nie mogłem go tą helką dobić, aż musiałem tutaj wysiąść z niej. To było trochę ryzykowne, takie wskakiwanie do środka. Nie wiadomo, czy tam nie byłoby jeszcze jego kolegi, no bo jednak gramy trójki. Ale nikogo nie słyszałem, więc jakoś zaryzykowałem. Dostaję strzały, wiem, że to jest Castorama i teraz chowam się za budynkiem i się rozglądam. No może to perfekcyjnie mi nie wyszło. Chłopaki uzbierali na dropa, także no miałem tutaj idealnych teammateów po prostu do takiej gierki. Wziąłem tutaj sobie Rama 7 i MP5. Po pierwsze dlatego, że uważam, że to są dalej bardzo mocne bronie. Tak samo w tej mecie, jak i w poprzedniej mecie. Po drugie, to są bronie, z którymi gram chyba najdłużej w tą grę. To znaczy, z MP5 przegrałem praktycznie pierwsze 5 sezonów. Jak były te sezony z MW, to ja cisnąłem praktycznie cały czas z MP5. To nie było tak jak teraz, że zmieniam sobie co streama, gram innymi brońmi. Nie. Wtedy cały czas cisnęliśmy MP5 i do tego dopiero jakiś tam karabin zmieniałem. Czy RAM rzeczywiście jest tym karabinem, którym grałem najdłużej? No nie wiem, bo jeszcze grałem bardzo długo Kilo, grałem, ale RAM też się znajdował w tej takiej trójcy właśnie, którą gwałciłem po prostu bardzo często. Znowu chciałem skosić typa, no niestety tutaj chłopaki szybciej go zdjęli. Niestety, niestety. Teraz zobaczcie, bo to też jest takie, można powiedzieć, taktyczne zagranie. Dlaczego atakowałem najpierw tych dwóch gości? Zobaczcie. Mamy tutaj jednego gościa, który powiedzmy jest na najniższym poziomie, razem z tym gościem z apteką i tym gościem na miętowym. W sensie, powiedzmy, że ten na sklepie on jest na najniższym poziomie, później jest kasyno, miętowy i apteka, że powiedzmy, że oni są trochę wyżej, że gdzieś tam powiedzmy ten budynek. Mogą być na dole, rzeczywiście tak samo jak ten na sklepie, ale powiedzmy, że trochę poziom są wyższy, a jeszcze kolejny poziom to jest Ikea i ten drugi budynek. I teraz zobaczcie, że jak już... to jest coś takiego, jak się myje auto. Nie myjesz auta w taki sposób, że najpierw szorujesz cały dół, a potem myjesz dach. Nie, bo jak myjesz dach, to wszystko ten brud spływa na dół. Więc zaczynasz od dachu i szorujesz coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. I tak samo pozbywasz się przeciwników. Najpierw zaczynasz od tych na samej górze, przynajmniej no nie w każdej może sytuacji, ale tak tutaj to robiłem, że najpierw zająłem się tym gościem na tym najwyższym dachu, później był ten gość tutaj na tym najwyższym dachu, no i zobaczymy jak to będzie dalej. Tutaj sytuacja, gdzie, no prosta sprawa, widzę, że chłopaki sobie wysiadają z helki i taki był plan, żeby wysiedli i żeby zaatakowali tutaj tą prawą stroną, więc ja stwierdziłem, że no nie będę tutaj jeszcze jako trzecia osoba z tej prawej strony, tylko troszeczkę z innej. To jest taki standard, który myślę, że zobaczycie tutaj, że jeżeli jest jakiś fight, to ja zawsze staram się obiec od lewej bądź od prawej. Tutaj obiegam od lewej. No i akurat udało mi się złapać tego fraga. Pamiętam, że był kasyno, gdzieś tu jakiś jest lotniczek, no i mamy tam jeszcze, było tam trzech, teraz widzę dwóch. Zobaczcie, cały czas obserwowanie tego radaru, więc wiem, gdzie mogę spodziewać się gości. Zobaczcie, gościu tylko uciekł mi z pola widzenia, od razu moje oczy idą w lewy górny róg, patrzę na radar, gdzie mam jeszcze kolejnych przeciwników. Widzę tutaj teraz kasyno, gdzieś za tym... Więc zapewne to będzie teraz najszybszy dojazd na to kasyno, czyli sadzimy już na ten niższy poziom teraz. Albo i nie. Albo i nie. Tu jeszcze był inny pomysł. O, helka mi spada, nie zauważyłem tego w ogóle. Czyli patrzcie, tutaj jeszcze kompletnie co innego wybrałem. Zamiast schodzić już do nich na ten niższy poziom, zapamiętałem, że był gdzieś to kasyno, że był ten miętowy, była ta apteka, był ten przy sklepie. Także skoro o tym pamiętałem, to zająłem sobie pozycję, z której widzę wszystko. I teraz jeżeli ktoś właśnie wychyli się w taki sposób, że nie będzie miał za bardzo osłony, to ja go mogę sobie wtedy złapać. To szkoda, że tej helkę straciłem, nie skupiłem się tak na niej aż tak bardzo jak na tym, żeby wyszukać jakiegoś wroga. Podnoszą się. No tutaj akurat to było troszeczkę farta. W sensie ja go usłyszałem w ostatnim momencie. Ja go usłyszałem, nawet go chyba nie usłyszałem, dopiero go zauważyłem. No w tej sytuacji co robimy? Odskok na lewo bądź na prawo. Tutaj ten odskok był trochę wolny, on w końcu był. No i oczywiście jakieś hity na typa. Cały czas mam martwą, także chcę ją wykorzystać, dlatego nie zatrzymuję się, jadę cały czas do przodu. Tu w ogóle jest mega dziwna sprawa, bo jakieś są kuloodporne drzwi. Ja tego nie rozumiem w Warzone, jak to działa, że właśnie te drzwi są tak spieprzone. Widziałem też, że moje kumple idą, także wjeżdżałem tutaj, można powiedzieć, na pełnej. Generalnie wiecie, czasem jest lepiej sprawdzić z rogu, a potem dopiero gdzieś tam wylecieć, ale chłopaki już tutaj też dojeżdżali, więc bez takiego zatrzymywania się leciałem tam na dół. I kurde, jakoś kuloodporny był, no. To chyba tego fraga i tak nie złapałem, ale co można powiedzieć? Zobaczcie, pierwsza sytuacja była, gdzie wychylam na drzwi i mam typa, więc za drugim razem już nie wychylam tak na drzwi, tylko wyskakuję za okienko gdzieś z innej strony, tutaj jeszcze. Zamknęli mi drzwi i kurde, gość kuloodporny był, no. No, nawet o tym mówię, że był gość kuloodporny. Znaczy drzwi były kuloodporne, tego nie kumam w ogóle. Też był gościu wleciał do łazienki i teraz wiecie, mogę za nim wbiegać. Oczywiście bylibyśmy we dwóch, także jakby... Tutaj ten frag tak czy siak wleciał, ale gdzieś tutaj stwierdziłem, a nie będę ryzykował, wleci ten semteksik. I zawsze, gdy mamy sytuację, gdzie gościu jest bez wyjścia, polecam takiego semteksa wrzucać. Szczególnie, gdy na przykład goście wbiegają do garażu. Wtedy moim zdaniem no, ten granat to musi po prostu polecieć. Jezu, jakie mam lagi, to jest dramat jakiś. Co się dzieje, ping? Co się dzieje? Nie, no nie wiem, no 40 mam ping, ale... Jak coś to hajs zostawiłem, ale nie wiem czy wyjdzie... Kurde, morto pomarańczowe. Często też obserwuję po prostu lewy dolny róg i patrzę ile mamy łącznie kasy. Widziałem, że mamy minimum te 4000, czyli daje to możliwość zakupienia kumpla, w razie gdyby nie wyszedł z gułagu, BSP bądź selfa. No ja raczej wolałbym tutaj BSP, ewentualnie gdy kumpel nie wyjdzie z gułagu, wtedy mówi, jego. A jakoś dziwnie brzmi. Trucing golf jakoś dziwnie brzmi. Wiesz co, bo to jest nick z tego Xboxa, nie? Bo mnie brat zmienił, teraz nie mogę zmienić, nie? Bo nie mam tego żetonu. No, czyli jak mam ci mówić? Póki co wszystko dobrze zagrane? Dobrze, dzięki. No nie widziałem szczerze też jakiegoś mega błędu. Zobaczcie, że nawet to co mówię na przykład w analizie nowego, że stoi nowy i strzela i że brakuje mi ruchu. No zobaczcie, że ja tutaj stojąc na dosyć takiej otwartej, mimo to, że strzelam, to jest takie AD. O kurde, dziękuję bardzo Jacob. Jo pierdziele i to włodarz VIP-ów tutaj wleciał. Mordo, no... Grubo, dzięki stary, witam w gronie wspierających po raz kolejny. Oho, to grubo. I tu mamy tą sytuację, o której mówiłem. Strzelam się z typem, ale zobaczcie, że cały czas moja postać się porusza. Lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo. Pyk. Wiem, gdzie jest gościu, wiem, to jest garaż. Coś czuję, że tutaj jakiś semtex poleci. Cały czas podbiegam, ale mimo to obserwuję. Obserwuję takie miejsca, gdzie może, wiecie, to nie jest tak, że... Obserwuję teraz i całą tutaj mapę, nie? Całe to, co widzę. Obserwuję to okienko na przykład, obserwuję te okienka, gdzieś tam, no w sumie to są teraz takie główne rzeczy, na których się skupiam. Pyk. To jest chyba znowu ten garaż? No nie wiem, jak to tutaj wyszło. Gościu mi wyszedł, pierwszy był ten garaż chyba, tak jest, dostałem hita. Robię zamurek, zmieniam broń, tak samo jak wcześniej też u nowego było to do pochwalenia. Tylko mówiłem, że trochę było to za wolno, tutaj jest to zdecydowanie szybciej. Ja robię tylko jeden kroczek za mur, zmieniam tą broń. Od razu zobaczcie, Tutaj nie robiłem tego w ślizgu, tylko wyskoczyłem po prostu tak na lewo. Też jest to dobra opcja. Tu akurat gościu się nawinął na celownik, jeszcze celownik, zobaczcie, aimowo. Oni dostali same heady praktycznie. Tutaj nie było czegoś takiego, że walimy po klacie. Tutaj leciały same heady, soczyste po prostu. Wiem, że tam był... Okej, właśnie zginął. Ale chyba jeszcze jeden z tym garażu. Nie, ucieka dalej. Pyk. Czyli... Zobaczcie. Mam jednego powalonego, jeden dobity. Jestem trochę ja też obity, więc odbijam na prawą stronę, żeby się zakewować, ale mimo tego kewowania to nie jest tak, że o Jezu, jestem ranny, idę do kąta, kewuję się i znowu dobra, jestem w akcji. Ja cały czas jestem w akcji, ja ani na chwilę z niej nie wyszedłem. Dojeżdżam, kewując się w trakcie. Biegnę i zakładam kewlary. To nie jest tak, że przestałem dojeżdżać typów albo poszedłem się zakewować. Cały czas, zobaczcie, podbiegam do nich. Zdobyłem tutaj teraz informację o kolejnym i jestem bliżej przeciwników i mam full kewów. Wiem teraz, że jest typek. Zmienię trochę broń na tą EP5. No chyba nawet nie był to jakiś tragiczny wybór. Nie wiem, czy z rama by mi się tutaj lepiej strzelało. Mniejsza z tym. Wiem, gdzie jest typ, powiem, że biegnie, ucieka do mnie plecami, więc ja sobie mogę na spokojnie do niego jeszcze podbiec. Udało mi się go obić. Teraz już tutaj sytuacja nie jest aż tak komfortowa, ale wiem, że będzie gdzieś tutaj za tym rogiem raczej, albo będzie uciekał, albo mnie spikuje, więc ja też nie gonię go po prostu, tylko robię wślizg zza rogu z celowaniem. Pyk. Wślizg, celowanie. Gościu czekał na mnie, ale nie zdążył oddać żadnego nawet strzała. Tak myślałem, że on może mnie spikować, więc byłem od razu gotowy. Bęk, poszedł taki strzał, że gościu nawet nie strzelił. Okej, tutaj ginęły sobie typki, więc gdzieś tutaj podbiegam coś przelutować. Od razu jest ta zauważona, ta martwa, takie rzeczy się podnosi. Mamy, wiecie, bo teraz jest taki moment, że jesteśmy dopiero po fajcie, no i trzeba znaleźć kolejnych gości. No i masz przeróżne sposoby na ogarnięcie, gdzie są typy. Tutaj akurat widać ten zwiat. Ja powiedziałem, że to jest zwiat na burgerze, bo ogólnie po tym, co widzę, to stwierdzam, że to jest za tym wysokim budynkiem. Ale wydaje mi się, że to jest jeszcze dalej niż na tym burgerze, chociaż zaraz zobaczymy. Nie widzi. Mógł być jeszcze pociąg, chociaż wydaje się jakoś tak blisko. No trochę już tą grę się zna, więc można określić, czy to jest rzeczywiście daleko, czy blisko. Jeszcze takiej pewności nie mam, czy to jest burger. Okej, to musiał być burger, skoro mamy tutaj typa. Powiedzmy, że był rzeczywiście. Siemano, odbył. Jak Włodar ma na Facebooku, o ile go ma? To znaczy ja na Facebooku masz link w opisie mojego face'a. Dobra. To był burger. I teraz zobaczcie. Biegnę do tego burgera. Pierwsze co, to zatrzymuję się w miejscu, gdzie mam spokojną osłonę, spokojny czas na cofnięcie, na zmienienie pozycji. W tym miejscu mogę zrobić jeszcze wszystko. Więc tu jest mój pierwszy przystanek. Tu się teraz zatrzymuję i się rozglądam. Skanuję obszar. Jeżeli to byłby zwiat na burgerze, to powinienem widzieć tutaj na samym środku albo jeszcze typów, albo mogę zobaczyć itemy. Bo wiecie, jak zrobicie flagę, to wypadają kewlary, czy jakieś amunicje, czy jakaś broń. I często coś z tego zostanie. To nie jest tak, że wszystko ludzie podniosą. Chyba, że dopiero gdzieś tam, nie wiem, są pół gułagu. Wtedy raczej zbiorą wszystko, ale często coś zostanie. Ja tutaj chyba nie zauważyłem kompletnie nic, przez co ruszyłem od razu do kolejnej osłony. I kolejna osłona jest przy tym murku. Wiem, że tam będzie mój kolejny przystanek, więc jak najszybciej chcę się dostać do tego murku teraz. Jest zauważony gościu na daleko. Od razu mamy zmianę broni na rama. Strajfem cały czas tutaj go walę, nie stoję w miejscu, tylko też strajfuję specjalnie w prawą stronę, tak żeby ten kontener nie zasłaniał mi. No bo gdybym stał w miejscu lub strajfował w lewo, no to tylko bym sobie zasłaniał tym kontenerem. Teraz mam powalenie. O, gdzieś musiałem zauważyć tego drugiego. Nie wiem szczerze, czy go już widziałem wcześniej. Wcześniej widać go rzeczywiście, ale ja go chyba nie zanotowałem. Zaraz pokażę go dokładnie, bo nie wiem, czy widzieliście. O, w tym momencie go widać tam. Gościu stoi i tam patrzy w stronę tego swojego kumpla. No ja go wtedy jakoś tam nie zarejestrowałem. Tutaj chyba też go nadal nie widziałem. Mogłem go teraz zauważyć, bo teraz też go widać. Moja kamerka trochę tutaj zasłania, ale musiałem go tutaj zauważyć. Natomiast ja mam świetną pozycję. Ja mam head glitcha. Mogę sobie na spokojnie przejść na lewo, mogę sobie spokojnie przejść na prawo. Gościu stoi w garażu. Ja wiem, że on ma tą trofkę tutaj, ale ją można łatwo rozwalić i zaraz mogą polecieć tam granaty. Rzuciłem tego granata, mimo że widzę tą trofkę. No tutaj ślepota jakaś kurza, ale dobra, szybko tą trofę rozwalam. No i leci teraz senteksik. Pyk. Mamy obicie i zobaczcie, znowu, mimo to, że gościu jest obity, mimo że gościu się mnie... Znaczy, ja wiem, że gościu się i tak mnie spodziewa, więc nie wychylam się normalnie, tylko robię wślizg, wcelowanie. Standard. Nie wychylamy inaczej za rogu. Wślizg, wcelowanie, to jest MP5, gdzie hipfire tutaj ma mocarny, więc ja nawet bez przycelowania gościowi takie shot walę, że nawet hita nie dostałem. Mam odpalone jeszcze zaraz w trakcie BSP. Zobaczcie, że gościa tutaj obijam. Leci ten Semtex, leci drugi Semtex, pyk. I nagle dostaję BSP. Bo też mogą mi niektórzy powiedzieć, że Włodar, ale tak skupiłeś się na tym jednym gościu, a przecież to są trójki, tu gdzieś może być jeszcze trzeci. Tylko zobaczcie, że teraz mam BSP odpalone i ja widzę, że ten trzeci, on jest gdzieś tam. Od razu sugeruję sobie, że no to jest pewnie ich teammate, więc nie obserwuję tak bardzo tego burgera. Generalnie jest sprawa taka, jeżeli dostałbym od burgera, to mogę jeszcze uciec, co nie? Teraz już jest taki moment, że raczej już będzie ciężko uciec w razie ostrzału, ale no postanowiłem zaryzykować, że to jednak jest ich teammate tam w tym kanale. Tego sobie zdejmę i w razie czego schowam się nawet w tym garażu, co nie? Okej, tam biegnie dwóch gości, więc teraz może to być, że rzeczywiście, kurde, to... Czekaj, a jak tutaj to wyglądało? Chcę zobaczyć, czy tutaj był wipe, czy on był powalony. Okej, on był powalony, czyli w sumie powaliłem dwóch gości z teamu i powinien być jeszcze trzeci, tylko... No nie wiem, cały czas gdzieś tam myślałem, że to jest ich teammate jest tam na dole, ale teraz widzę, że tam biegają we dwóch, więc to nie mógł być ich teammate, ale chyba już o tym kompletnie zapomniałem. Natomiast pyk, mamy dorwanych tych dwóch. Ja wiem, że jeden mi tam ucieka na lewo i to chyba na nim powinienem się skupić jako pierwszym. Ale tam mówię, a dobra, już tego zacząłem walić, to już nie będę zmieniał. No i przez to chyba nawet nie zdjąłem ani jednego, dokładnie. Ogólnie... Ale patola. Dlaczego to w ogóle nie trafiało nic? Snajper pod mostem jest, snajper jest pod mostem. Traciłem tutaj okazję do fragów. W ogóle nie trafiało. Generalnie tutaj tak. Moim zdaniem pierwsze co, jak zauważyłem tych typów, to powinienem strzelać do tego gościa, który wbiega pod górkę. Nie do tego, który kłóca sobie na dole, bo nim się będę mógł jeszcze zająć. On jeszcze ma... dla niego mamy jeszcze czas. On stoi na samym środku, on mi nie ucieknie. Natomiast ten, wbiegający już pod górę, on zaraz może mi zniknąć i właśnie to się stanie, że wbiegnie mi za ten murek, już tam się skitra. I tutaj popełniłem błąd, że nie strzelałem w tego gościa. To na pewno błąd numer jeden. Druga sprawa... No to nie wiem, no... Na pewno aimowo tutaj troszeczkę zabrakło. Szkoda, że nie oparłem sobie tutaj broni. Takie oparcie mogło tutaj naprawdę by dużo pomóc, a mogłem na spokojnie sobie oprzeć tej broni. I tutaj też myślę warto coś takiego dodać. Także nawet można powiedzieć, że taki błąd numer dwa. Co do zmian pozycji można się kłócić, czy powinienem już zmienić pozycję, czy nie. Ja się czułem tutaj bezpiecznie, w razie powalenia mogłem schować się normalnie za ten garaż, moje ziomki były gdzieś tutaj blisko. Nie chciałem gdzieś tam też obiegać, bo stwierdziłem, że stracę szansę na fragi, gdy goście praktycznie cały czas gdzieś tutaj byli wychyleni, bo zobaczcie, że ja tylko robię reload i od razu trrr, reload, trrr, reload, trrr. Nie ma czegoś takiego, że no nie strzelam się. Zauważyłem, że wystrzelałem prawie całe ammo, więc cofnąłem się do miejsca, gdzie zabiłem dwóch typów, żeby zlutować ich. No tutaj też bardzo malutko ammo. No wiadomo, ja sam na przykład widzę u wielu osób nawet na wysokim poziomie rzeczy, które są do poprawy, więc no, na pewno coś można znaleźć, nie? Ale nie można ci powiedzieć, że jesteś gdzieś tam słaby albo coś w tym stylu. Fajna też sprawa to, jak staliśmy tutaj, to, że to my mieliśmy taką silniejszą pozycję na pewno pod względem strefy. No bo goście, widać teraz, że strefa się im skończyła i tak jakby musieli być do nas przypnięci. Ja teraz wiem od kumpli, że nadal tutaj typy są. Kurde. Więc podbiegałem im gdzieś tam pomóc. Ale no, szczerze nie spodziewałem się kompletnie tych pleców, że on tam gdzieś siedział. Nawet tam za bardzo nie sprawdzałem. No myślę, że gdyby na przykład gościu walił do mnie, a nie do Cyroxa, to ja gdzieś tutaj ten drop mógłbym użyć jako osłonę, co nie? Więc ja nie byłem aż w takim niebezpieczeństwie. Kiedy mnie by walili na krosa, wtedy byłby już przypał. Ale a kurde, cały czas patrzyłem tam to miejsce i go nie było. Dobra, odwróciłem się i wyszedłem. Okej. Okay. Wzięty tu jest chyba duszek. No i mam 8,5 tysiąca, więc tutaj grzechem byłoby nie kupić sobie selfa i BSP, bądź dwóch bezpeków. O, jeszcze mamy gorącą wyprzedaż, no to już w ogóle sztos. I tu chyba będzie taka decyzja, żeby albo wydać całe siano na bezpeki i mamy tam przez dłuższy okres. Albo chciałem powiedzieć, że wydać, ale zostawić sobie 4000 do następnego sklepu, żeby można było wykupić ziomka bądź BSP. Wydałem trochę więcej, ale ze skrzynki zaraz mi wypadło. Być może taki miałem właśnie pomysł, że z tej skrzynki mi wypadnie. Teraz zobaczcie. Zobaczyłem też, oczywiście jak mamy potrójne, no to rozglądam się po mapie, gdzie warto pójść. Tutaj na pewno widać, że hospital jest bardzo dużo typa, że będą oni pchani ze strefy i zajęcie takiej pozycji jak na przykład tutaj ten daszek na tej fladze byłoby perfekt. Wsiąść w auto, przejechać tam, myślę, że byłoby to na pewno lepsze niż iść na ten stadion, tak patrząc teraz. No, można naprawdę szybko tam przejechać, a oni wszyscy będą musieli z tego hospitala wybiec. Niemniej jednak stadion to też nie jest jakaś zła miejscowa, szczególnie gdy lubisz to miejscowe, ale na pewno tam są łatwiejsze fragi. Pamiętajcie, że na gierce o fragi no, nie zawsze się wybiera te najłatwiejsze. Wybiera się raczej tam, gdzie możesz ich zdobyć jak najwięcej. A ja chyba chcę zdobyć najpierw tego na blisko, a potem na ten stadionik. Gościu wykupuje. Ja wiem, że zaraz go złapę, więc już zmieniam sobie broń na daleko. Wiem, że tutaj mam osłony zaraz, jeszcze biegł w moją stronę. Od razu wcelowałem się w miejsce tam, gdzie go widziałem na radarze. Nie dobiegł, nie dobiegł. No właśnie. Okej. No na pewno plus jest taki, że cały czas się poruszam przy strzałach. Czy to był odpowiedni moment na strzały? Ciężko powiedzieć, no ale powiedzmy, że tak, że jak tylko kogoś widziałem, miałem okazję, to chciałem z niej skorzystać. Goście zauważyłem, jak strzelałem do tego jednego, to od razu zauważyłem, że tam było więcej tych gości, że ktoś tam jeszcze biegał. Więc od razu po powaleniu zmieniam pozycję i zobaczcie, że jakby od razu zmieniam tą pozycję, kewując się, bo chcę to zrobić jak najszybciej. Chcę, aby ten gościu, który tam jeszcze jeden był, on nie zdążył mnie zauważyć, że ja przebiegam, ale jednocześnie chcę być też gotowy do walki, więc chcę mieć full kewów. Więc nie zatrzymuję się, no może na chwilę się tam zatrzymałem, myślę, że niepotrzebnie. Mogłem od razu też wyrywać idę, chociaż ja się chyba tak wychyliłem lekko, rozejrzeć się, że ktoś nie jest wychylony. Było czysto, dobra, to biegnę dalej. Cały czas dobiegam, zobaczcie. To obieganie daje mi możliwość wejścia gościom, którzy są odwróceni do mnie o 90 stopni. I tak właśnie się dzieje. Ci goście obserwują to poprzednie miejsce, gdzie byłem, a ja już od lewej strony ich tutaj walę po prostu. No i widziałem, że tutaj jeszcze mój kumpel mi pomaga od tamtej strony, więc już w ogóle nawet się nie bałem o jakąś osłonę, chciałem ich po prostu zasypać gradem kul, a w razie jakiegoś W, gdyby ktoś do mnie zaczął strzelać, no to musiałbym jakoś tańcować przed nimi, co nie? Żeby jak najdłużej utrzymać przy życiu, aby mój kumpel miał możliwość właśnie powalenia, co uratowałoby mi wtedy życie. Cały czas obserwowanie radaru. Zobaczcie, ja tylko robię fraga i od razu po fragu moje oczy... Kurde, nie to chciałem zrobić. Moje oczy, bo tutaj jest kamerka z tego meczu. Moje oczy od razu patrzą na lewy górny róg. Od razu obserwuję radar, gdzie mam kolejnych zawodników. Gdzie mam kolejne fragi. Tylko zdobędę fraga, od razu jest pyk na mapkę. I tutaj tak samo było. Zdjąłem fraga. Nie miałem tego BSP jeszcze odpalonego. Okej, to od razu nie patrzałem. Być może i tak patrzałem, ale jest BSP. Widzę, gdzie jest koleś. Teraz mam dwie możliwości. Albo jest tutaj na dachu, albo jest właśnie na tych trybunach. Cały czas więc obserwuję ten dach. W razie czego mam tutaj tą ciężarówkę, ale jest zauważony trochę niżej. Szybkie fragi. Jak gościu wchodził na ten murek, on miał animację wchodzenia. Rany. On miał animację wchodzenia, przez co mogłem wykorzystać ten czas na już obicie go. No udało się akurat go docisnąć do końca. Dobra, lećmy dalej. Widzę na BSP od razu kolejnych gości. Mam fraga, od razu patrzę na radar, nie widać na blisko. Odpalam mapę, widzę gdzie są, oznaczam ich sobie. Pyk, lecimy. Mam znowu 8000, więc kupię jedno BSP, odpalę i kupię drugie na zapas. No wiesz co, Bolek Nexta już nie będzie. To już ostatnio. No, ostatni meczek to był wtedy. Przed moim wyjazdem na wakacje i rekord siadł. Świetna rzecz. Nie widzę ich wychylonych, widzę, że kryją się gdzieś przy budynku, więc nie rozglądam się za długo. Od razu jest decyzja o tym, że jest podjazd. Widzę teraz, że jedna kropka oddzieliła się od budynku. Idzie, można powiedzieć, od tego budynku tutaj taką linię przebył, więc mogę wnioskować, że będzie biegł dokładnie tą drogą. Więc ja już tutaj, zobaczcie, jeszcze go nie widzę, ale już czekam wcelowany. Ok, teraz widzę, że jednak idą bardziej nawet w moją stronę. Jest dwóch. Jest zmiana od razu na MP5. No i będę musiał gdzieś izolować fajty wokół tych kontenerów. Więc teraz zobaczcie, ustawiam się nawet trochę bardziej na prawo, bo widzę, że moi koledzy idą za mną. Więc teraz, jeżeli tylko moi koledzy dadzą jakiś ostrzał, to ja wejdę od boku, co nie? Zobaczcie, jeżeli goście będą strzelać w moich, to ja powinienem złapać ich bokiem. No i tak się dzieje, zobaczcie. Trochę za bardzo cofa ten Twitch. Oni powinni mnie tutaj słyszeć i chyba mnie słyszeli, ale mimo to gościu stoi bokiem i patrzy w stronę moich kumpli, więc jest złapany. Wiem, gdzie jest drugi, który też jest bokiem, no bo moi kumple tutaj odwrócili uwagę. Zobaczcie, ja na początku podszedłem na blisko, na te kontenery, żeby mieć w razie czego jakąś osłonę, w której mogę wyizolować fajta. Druga sprawa, wykorzystałem to, że moi kumple też idą, że oni tutaj mogą też zauważyć, odwrócili uwagę. Jak tylko odwrócili uwagę, od razu wchodzę. Jak jest odwrócenie... Ja wchodzę. Jak ja odwracam uwagę, oni od razu wchodzą. I tak to ma działać w Warzone. Siema Komana, siemano Mikułę. Co to za noob, co za nami? A, taki jeden bambik. Na bot lobby sobie gra i wiesz, się chwali, że fragi robi. Nie wiem, czy tu jesteś jeszcze. Mamy kasę, że możemy się złożyć, więc zgaduję, że wyrzucę im kasę. Nie chce mi się czekać, aż wiecie, O, oni mi wyrzucą albo coś, więc zostawiam tą kasę i lecę już do przodu. Szukam czegoś. Na radarze od razu można było widać traka. Chyba się na tym radarze akurat nie skupiłem, ale słyszałem strzały od bunkra. Nawet mówię info, że strzały gdzieś na bunkrach. Pyk. Nie wiem, co tam zauważyłem. Czy widziałem tam rzeczywiście gościa? O, biega. Tak, zauważyłem tam gościa. Zobaczcie, zauważyłem gościa, ale też nie strzelam do niego. No bo powiedzmy sobie szczerze... On pozycję ma 10 razy lepszą od mojej. Ja nie mam nawet teraz osłon wokół siebie. Nawet nie powinienem tak podbiegać. Ja tak podbiegam tylko dlatego, że wiem, że gościu mnie nie widzi i chcę jak najszybciej się zbliżyć do niego. Ja nie chcę biegać tutaj naokoło, bo chcę zdobyć jak najwięcej fragów. Ja już wiem, że tutaj lecę na rekord, no bo 18 fragów i 62 osoby żyją, no myślę, że też lecielibyście od razu na rekord. Więc wybieram drogi najkrótsze, może i najbardziej ryzykowne, ale po prostu czuję się mocny w tym meczu, dlatego jest taka decyzja, a nie inna. Ja wiem, że gościu mnie nie widział, ja go widziałem, więc skracam ten dystans, nie strzelam do niego od razu, no bo to by było samobójstwo. Cały czas zobaczcie, że też jak biegnę, jak go widzę, to biegnę w taki sposób, że to jedno drzewo jest tam parę metrów przede mną, ale ja cały czas biegnę w taki sposób, że tam, gdzie widziałem gościa, to drzewo mi zasłania. Za wcześnie. Spoko, ja mam jeszcze. Pod górę tutaj widzę, że nie robiłem tych slajdów. No, generalnie przydałoby się robić takie slajdy. Nie wiem, czemu tego nie robię. Czasem tak to jest. Natomiast na pewno, znając mnie, to uznałbym to jako błąd. No i tak mi się to wydaje, że powinienem. Był gdzieś tutaj gościu zauważony. Zobaczcie, kolejna sprawa. Widzę gości na dole i jednego na górce. Więc co robię? Jako pierwszym zajmuję się tym gościem na górze, a dopiero później będę szedł do tych na dole. On gdzieś, zauważyłem go, że on sobie kłóca, więc mówię, no może się uda. Jakimś cudem on w ogóle to... No tutaj to był mega fart. To jest akurat mega fart, że gościu po ostrzałach wybiega na otwarte. On zamiast się schować i jakoś tam ostrzeliwać nas, no wybieg kompletnie się odsłonił. Więc tutaj szczęścia troszeczkę zabrakło, może trochę z aimem. Ale teraz zobaczcie. Jak tylko kończę strzelać, od razu... Jest pyk. Strzał od snajpera przeleciał mi zaraz tutaj przed ekranem. Więc ja już wiem, że to nie jest moment, w którym ja mogę się zatrzymać. Tutaj muszę teraz tańczyć, co nie? Teraz wiem, że nie mogę się tutaj zatrzymać za bardzo, więc cały czas gdzieś tutaj skaczę, slajdy, daję info mniej więcej. Teraz podjąłem decyzję, żeby zmienić pozycję. No myślę, że to nie jest jakiś zły deal. Widzę, że gdzieś tutaj moi koledzy cały czas stoją w miejscu. Snajper był gdzieś od tych bunkrów, więc co teraz robię? Obiegam od prawej. Mam zamiar wejść gościowi od boku, który być może skupia się właśnie na moich kumplach. Fake. Jest obiegówka, jest zauważony tutaj Kolo, który no kompletnie się mnie z tej strony nie spodziewa. W ogóle strzela z granatnika zagłuszających chyba, bo to jest nie. Teraz już nie wiem. Zielony. O, gdzieś patrzcie. To jest ten gościu chyba, z którym, który na początku został obity. No, part troszeczkę, że tutaj nie trafił mi tej głowy. Ja cały czas mniej więcej staram tak czy siak być w ruchu, chociaż delikatnie, co nie? To mogło właśnie utrudnić strzał dla tego snajpera. Cały czas robię takie AD, chociaż pyk, dostałem gdzieś tutaj w rękę, co nie? Zero ma na tym czerwonym. Od razu jest info, jest ich trzech. Prawda, ja jestem daleko, nie mam za bardzo jak go dojechać tam, mogę jedynie obserwować i może wybiegnie otwarte, ale raczej chłopaki już go zdobędą, także ja raczej nawet się aż tak nie pcham. Oni są we dwóch, także nie byłbym aż tak super tam potrzebny, no. Wiadomo, że zależy z jakimi ludźmi grasz, ale ja tutaj tak to... Oceniałem, że dadzą sobie radę. Od razu gdzieś tam na radarze udało się złapać tego lotnika. Widzę, że jest strzałka w górę, więc patrzę na niebo. Przycelowałem, bo nie było widać żadnego spadochroniarza. Jak przycelowałem, akurat leci gościu. Zatrzymał się jeszcze tutaj w idealnym momencie. Jak tylko się zatrzymał na spadochronie, no to wtedy od razu jest strzelane. Siemano Mekielowski. Fajnie, że udało się tego traka znaleźć. No niestety nie mamy kasy na jakieś BSP. Ale dalej dużo osób żyje, więc jest jechane. Dasz tego BSP jednego? A, ale tutaj ktoś ma tego BSP. Dobra. No i super. Szkoda, bo poleciały dwa BSP na raz. O, dobra. Na zielonym, nie? No tutaj na pewno widzę gości najbliżej. Ten Lambert, oczywiście o nim pamiętam, że tam są goście, że będę chciał ich dojeżdżać, ale widzę też dwóch gości bliżej, którzy biegają troszeczkę, można powiedzieć, po otwartym. Ja mam traka, więc od razu tutaj jest myśl o tym, żeby tym trakiem gościa przejechać. No i w sumie się to udało. Mamy jednego, zawracamy, jedziemy na drugiego. A, jeszcze go postanowiłem dobić. A, bo zauważyłem, że się podnosił. No to w sumie spoko decyzja. Podjeżdża mnie. Okej, i o tym zobaczmy teraz to. Widzimy gościa, który gdzieś tam był trochę dalej, ale chyba zaczął podjeżdżać. Tu zauważyłem, że gościu się podnosi, mój ziomek go nie dobija, no ja go powaliłem, więc pewnie on ma to kompletnie w dupie, więc ja go wyskakuję i jeszcze raz powalam i dobijam. Drugi zaczął mnie dojeżdżać i teraz zobaczcie, ja mam takie tarapaty dosyć, co nie? No bo mam chyba nawet nieprzeładowaną MP5, w sensie teraz musiałem trochę kul tutaj wywalić. No mam 15 ammo w MP5, nie mam kewów, więc po pierwsze, ammo może mi nie wystarczyć, po drugie, życia mi może na tego gościa nie wystarczyć. Więc co ja robię? Kupuję sobie czas na to, żeby moi kumple mogli mu pomóc. Ja tutaj nie robię czegoś takiego, że a dobra, no to spikuję najlepiej jak potrafię, nie wiem, wyskoczę, zrobię wślizg, jak już będzie blisko, to spróbuję mu na plecy. Ja kupuję sobie jak najwięcej czasu, cały czas chowując się za tym drzewem, jako osłona. Wiecie, za drzewem nie jest tak prosto się chować, bo cały czas nie możesz stać w miejscu. Musisz obserwować, gdzie jest wróg, no bo jeżeli będziesz stał w miejscu, wróg zrobi krok w lewo i już ci zobaczy dupę. Więc ty musisz wtedy zrobić, jak on zrobi krok w lewo, to ty musisz w prawo. Więc cały czas gdzieś stoję za tym drzewem, dałem info i dopiero jak już jest taki ostatni, ostateczny moment, dopiero wtedy robię odskok. No nie zdobyłem tego fraga, ale przeżyłem i to jest tutaj dla mnie najważniejsze. Bo mam dalej możliwość jechania dalej. Oczywiście, mogłem ryzykować, może bym zdobył tego fraga, ewentualnie zostałbym powalony, a chłopaki by go tam dobili, ale różnie to bywa, nie? Mógłbym... Różnie bywa. Czasem masz teammate'ów takich, którzy pozwolą ci zostać powalonym i jeszcze pozwolą, żeby przeciwnik cię dobił, bo nie wiem, bo tam nie mogli ze snajpy trafić. To różnie bywa, co nie? Tak pomyślałem, P2 puszą, 100%. No, serio tak wtedy pomyślałem. I potem powiedziałem, kurde, szkoda, że nie powiedziałem Niku, że na przykład Cyrok spójrz bezpa. No i puścili w Niku pusto. Zapamiętałem na BSP, że byli gdzieś na tym budynku, więc tutaj jest podjazd, jest czujnik. Udało się tutaj znaleźć tym razem. Zobaczcie, już wiedziałem, że jest gościu blisko, że jest w tym pomieszczeniu. Druga rzecz, usłyszałem kroki zaraz za ścianą. Jak tylko usłyszałem kroki, to jest wślizg, wcelowanie się. 26 metrów. Mam kroki, wślizg, wcelowanie się. Zaraz po tym jest podniesienie się i w lewo. Powinienem odskoczyć na lewo, zrobiłem tam strajfa na lewo, także powiem tak, movement jest na wysokim poziomie, ale tutaj nie jest przeperfekcyjny, co nie? No ja też nie uważam się za boga movementu, także... Podstawa, ten wślizg i celowanie. Ta podstawa tutaj była, walka na close. I to cały czas jest, jak... No... Czy była tutaj walka na close, gdzie było bez tego wślizgu i wcelowania? Kurwa. Oj. Okej. Tu jest ciekawa sprawa. Cały czas się rozglądamy i zobaczcie, no... Ciężka sytuacja. Gościu jako pierwszy do mnie strzela. Ale cały czas gdzieś tutaj, dzięki temu movementowi, udało mi się jakoś tam zbiec przynajmniej na dół. No już mam mega tarapaty. Ja wiem, że nie ma sensu się z gościem strzelać. Bo ja już nie mam połowy kewlarów, a dopiero go zauważyłem, a moja broń jest jeszcze w górze. To zanim to broń bym zaczął celować, zanim bym tam go obił, to już by mnie pewnie powalił. Więc tutaj moja decyzja jest taka, żeby przejść na dół, żeby zeskoczyć. I ja robię podskok, strzelając z biodra od razu. Nawet nie próbuję celować, bo wiem, że to zajmie za długo. Chodziło mi głównie o to, żeby przeskoczyć przez tą barierkę, co się udało. Chłopaki są za mną, dostali info. Więc ja się czuję tutaj w miarę safe. Chciałem tutaj na chwilę się zatrzymać, bo nie wiedziałem dokładnie, gdzie jest gościu. Bo niby walił nade mną, a nagle wali mnie z tamtej strony. O, wiadomo, że on po prostu zrobił ten krok tamtą stronę. No tak czy siak muszę się gdzieś tutaj skewować. Mam Cyroxa na dole, więc wiem, że on mi raczej tutaj nie wbiegnie. Ale jeszcze teraz walą w Cyroxa. O rany. Co za gość. Generalnie to, że moja decyzja o przeładowaniu była straszna, nie? Mam 43 ammo, mój ziomek jest obijany, a ja robię reload. No tutaj to jest, to moim zdaniem Sairock spadł przeze mnie. Moja wina, że w ogóle po pierwsze zamiast się od razu wychylić i szukać tego typa, dać jakiś damage, odwrócić uwagę, to ja robię reload dla dwóch pestek, no. No, mega szkoda, że tutaj był ten murek, że nie mogłem go tak walić, bo gdyby nie ta ścianka, to może by się jeszcze udało. Ale druga sprawa, gdyby nie ten reload niepotrzebny, to też być może się udało. No tutaj zrąbałem tym reloadem na pewno. Co do reszty, wiadomo, że tutaj nie jestem zwolennikiem tego, żeby gdzieś właśnie po podniesieniu, że idziesz się leczyć, to idziesz do kąta i tam się healujesz. Myślę, że zdecydowanie lepiej było, gdybym wybiegł na zewnątrz, rozejrzał się i wrócił, cały czas się kewując, żeby cały czas być w ruchu. Że nawet widziałeś te naboje, tylko te 40... Nie, no nie sądzę, Alek, żebym widział. Nie sądzę, żebym widział, ale miałem świadomość, że się strzelałem, że jestem po fajcie jakby. No ten fajt był taki, że dostawałem od razu w pierdziel, nie? No ale... Kurde, no najgorsze, że nie wiem, czy to są typy, czy nie. Tak, tutaj na pewno podjąłem już taką decyzję, że kurde, chciałbym zrobić tutaj rekord, więc ja ryzykuję, więc lecę po prostu przed siebie. I tutaj miałem taką taktykę, że jeżeli zaczną do mnie strzelać, to muszę się wychylować i muszę ich załatwić, nie? To była moja taktyka. Tylko dlatego, że chciałem zrobić tutaj rekord. Ja już miałem w dupie to, czy teraz się ten mecz zakończy. Inaczej. W dupie miałem wina. Kompletne. Wolałem skończyć ten mecz albo teraz, albo lecę na całość i robię rekord, co nie? Więc nawet tutaj nawet o tym mówię, że lecę riski. I teraz zobaczcie, biegnę, cały czas gdzieś skanuję. Oczywiście nie skanuję całej mapy, tylko skanuję takie miejsca, gdzie rzeczywiście mogą się pojawić. Ktoś podniósł bounty i dla mnie świetna sprawa, że akurat na blisko się trafili. Ja goście nawet nie widziałem, dopóki, zobaczcie, bounty się podniosło, więc się odwracam i pyk, od razu zauważony gościu. Jest. Zmieniamy więc broń na daleko, staję sobie gdzieś przy murku. No, w takiej sytuacji prosta sprawa. Ale podchodzę cały czas pod bounty. Ja też widzę, że oni nie mają strefy, że tu jest biała linia, więc zaraz będą musieli wybiec. Więc myślę sobie tak, z jednej strony fajna sprawa, że mogę gdzieś tutaj sobie poczekać. W razie czego, gdyby fight trwał długo, no to... chyba ripa mam. To mamy jakoś lightową. Teraz zobaczcie. Ci goście, ten cel, o mnie nie wiedział. Dostałem z pleców. Więc stwierdziłem, że wolę się schować po tej stronie, gdzie być może mnie nie zauważą, no bo nie wiedzą o mnie, więc nie muszą specjalnie tu celować. Znowu jakbym nie schował się, no to po plecach miałbym lipę, nie? Więc tutaj myślę dobrze, że po tej stronie się schowałem. Widziałem, że jeden przebiegał. Okazało się, że to cały ten tutaj cel przebiegł. No. Bardzo blisko mnie. Zaraz na mnie. Tarapaty jak cholera. Brakuje tutaj ruchu. W trakcie tego kewowania powinienem cały czas ślizgami sprawdzać. Leciutko wyjeżdżać ślizgiem za róg, zerknąć, czy widzę typa, cofam się, dalej się kewuję. Ślizgiem za róg, cofam się, kewuję. Jestem wykewowany cały, wykorzystuję informacje, które zebrałem w trakcie kewowania się. Tutaj tego nie zrobiłem, tylko stałem się, kewowałem. Chyba nawet fraga nie dostałem. Ok, wiem, że jest na blisko, jest MP5, pyk, gdzieś tutaj jeszcze kolejny do mnie wali. No taki, powiedzmy, momencie, gdzie, wiecie, nie stoję w miejscu tak czy siak, troszeczkę się strajfy, małe jakieś tam podskoki. Teraz już wiem, że od prawej strony mam kumpla, raczej mi tu nic nie grozi, że jest gościu po lewej. Dlatego, że też, zobaczcie, taki mały szczegół. Pyk. Tutaj, do tego gościa strzały lecą z tamtej strony. Więc ja wiem, że teraz z tamtej lewej też jest jakiś gościu, bo cały czas tamtąd strzały lecą. Więc znowu nie mam kewów. Chowam się od strony bezpiecznej, gdzie już mam swojego kumpla. I zaraz wiem, że będzie po tamtej stronie gościu, więc zaraz wychylę na niego. Pyk. Zmiana broni. Jest teraz wychylenie z pre-aimem. Gdzieś tam jeszcze kolejny walił. Okej. Teraz mamy tak. Jeden jest powalony. Ten nalot trochę z opóźnieniem pyknąłem, ale tylko po tym nalocie od razu jest rotacja. Ja w sumie też dostałem nalot na siebie, ale to nie dlatego rotowałem. Taki był plan, że odwracam trochę uwagę tym nalotem, a zmieniam kompletnie pozycję, aby mieć szansę na to, że powiedzmy goście się wychylą w tym miejscu, gdzie ostatni raz mnie widzieli, a ja ich z boku wtedy walę. To mnie akurat goście zauważyli, jak przebiegałem. Tu pamiętam strasznie na close jakoś się udało. Mamy znowu to powalenie, ale jeden tam dalej został. Chcę wykorzystać od razu, że udało mi się go powalić, więc na martwe jest podjazd. No tutaj na grubo, to po prostu się udało na styk naprawdę. Ta martwa myślę, że dobrze tutaj wykorzystałem, natomiast żałuję, że nie rzuciłem tam żadnego granata. Szkoda, że nie rzuciłem tutaj tego granata, chociażbym ich sobie zmiękczył, bądź od razu powalił tego, który przed chwilą się podniósł. Już tego z full kewami miałbym trochę obitego, a druga sprawa to tego powalonego znowu miałbym powalonego. Więc szkoda, że ten nejdzik tutaj nie poleciał, bo ja tak podjeżdżam, nawet sam jestem zmiękczony. Dziękuję bardzo, Kiniu, za suba. Sam jestem obity, ale no jakoś, no już tutaj kurde... Nie miałem tego innego pomysłu. Miałem nadzieję, że zdążę go na podnoszeniu, że nie zdążą się podnieść. On tutaj jeszcze do mnie strzelał. Być może tamten gościu miał selfa. Być może to dlatego jakoś tak... No nie wiem, jak to wyszło do końca, że on dopiero co do mnie strzelał, a tutaj tak szybko podniósł tego swojego kumpla, że od razu na mnie tutaj teraz wyskoczył. Bo zobaczcie, ja podjeżdżam na martwej, ale ten gościu był dobry. On zrobił, myślę, że to najlepiej jak mógł, czyli od razu wyskoczył... spodziewając się, że ja tutaj podjeżdżam. Oczywiście, przy takiej sytuacji pierwsze co, to skupiamy się na gościu, który nie jest dopiero co podniesiony, tylko na tym, który jest zakewowany, bo tam wystarczył tylko jeden strzał. No i nie wiem, czy coś tu jest jeszcze do dodania. Wykorzystywanie tych powaleń, zmiana pozycji, no na koniec brakło mi tego granata, użyta martwa, wiadomo, że no tutaj martwa dużo ułatwia. Gdyby tej martwej nie było, tym bardziej tego granata trzeba by było rzucić. Najwięcej teraz tutaj skąpionych gości będzie. Tylko patrzą przez okienko, a będzie im przebiegał przez otwarty teren. Staram się tutaj mniej więcej cały czas poruszać od osłony do osłony. Jak nie mam osłony, to szybko przebiec. Już tak blisko domku czuję się komfortowo, natomiast pomiędzy tym wszystkim staram się przebiec szybko z jakimś slajdem. Teraz widziałem, że tutaj trak podjechał od lewej, więc gdzieś tutaj spodziewam się gości zaraz za tym pierwszym budynkiem. Rozglądam się, czy gdzieś jeszcze tutaj na blisko nikogo nie ma. No i teraz podjeżdżam po tego traka. Pyk. Udaje się złapać jednego z plecami. Drugi już gdzieś tutaj strzela. Tylko ja od razu zauważam pewną rzecz. Gościu strzela do mnie na kucka i lekko idzie w prawo. Czyli co to daje mi do zrozumienia? Że to jest jakiś gościu, który nie ma movementu. Że to jest jakiś tajny agent. Więc nie boję się z nim tak strzelać. Nie robię, wiecie, jakiejś tam, nie wiem, zmiany pozycji albo coś. Ja praktycznie mam pewność, że wygram z tym gościem na aima. Bo po pierwsze, nieważne jaki aim, drugie jeszcze ten movement. Ja wiesz, staram się gdzieś tutaj strajfować, a gości na kuckę jest bardzo łatwym celem. No nie chcę marnować takiej okazji, skoro już mam taką możliwość tutaj do fraga. Ale tylko mam powalenie, od razu od razu, zobaczcie, zmieniam pozycję kewując się. Myślę sobie, skąd ja mogę teraz zaatakować. Pyk, jestem zakewowany, jestem już na drugiej pozycji. Troszeczkę z innego kątu. No akurat mnie gościu gdzieś tutaj zauważył. A ja go nie. Nie wiem za cholerę skąd. Ktoś się tam zdążył podnieść. A nie, to był chyba ten ostatni gościu. No nie wiem jak to wyszło do końca. Ale udało się go gdzieś tutaj szczaić. Miałem Cyroxa zaraz obok po lewej. Także na pewno wiedziałem, że goście nie poszli w moją stronę. Jedyna opcja to pobiegli albo bardziej do przodu, albo mogli pójść w prawo. W prawo nie biegli, bo obserwowałem, więc mogli pójść bardziej do przodu. Jeszcze gdzieś myślałem, że może był jakiś trzeci agent. Wcześniej oczywiście, no ale jak już poleciał wipe, no to już wiem, że chilloutowo. Siemano Rafał. Okej. Okay. Tutaj w sumie... Oczywiście wchodząc do każdego budynku zauważcie, że no, cały czas jakby to nie jest takie zwykłe wejście, tylko te wejścia są takie, że jakby rozkminiam od razu, gdzie może być wróg i na tego wroga staram się wyjść czy to slajdem, czy chociaż wyskokiem. Jak już wiem, że mam tutaj czyste, sprawdzam okienka. Pyk. Jakiś sklepik tutaj słyszałem, więc od razu sprawdzam rejon, jest zauważony gościu. Dobra, on mi ucieknie. Cały czas widzę jeszcze koronkę po prawej stronie. Tutaj teraz tak, chciałbym zapewne zdobyć powalenie, to powalenie wykorzystać i podjechać. Strefa mi no, nie gra na moją korzyść, ale ja już mam raczej plan w głowie, że będę rotował na kościół. No bo teraz tu mam dwie opcje, rotuję albo na ten budynek przy sklepie, tylko tam wolałbym mieć powalenie zanim dojadę, rotuję na kościół. Gdzie niestety na kościele dokładnie nie wiem gdzie tam są jeszcze typy, ale przecież nie muszę wcale wchodzić do środka. Nie pyk. Teraz wiem, że no gdzieś przy tym kościele jest, ale nie wchodzę tam do środka. Szkoda, że tak słabo sprawdzam ten kościół. Ja wiem, że ta koronka jest na górze, ale jednak dół warto by było sprawdzić, szczególnie, że tu są drzwi otwarte. No i dopiero teraz sprawdzam. Pyk. Ale fajnie, gdzieś tutaj gościu zauważony. Więc od razu zdjęty. Tu no, mamy oparcie broni, no i to mi się podoba, bo świetnie zostało to wykorzystane. Gościowi wystawał sam, wiecie, tam krawędzie za tego stogu siana i przy tym oparciu dało się go powalić. Bez tego oparcia byłoby na pewno o wiele ciężej. Cały czas o nich pamiętam. Niestety tylko jednego fraga tam chyba mi dobili właśnie, a drugi chyba się podniósł. Wiem, że mam gościa przed sobą na zielonym. Wiem, że mam koronkę. Wiem, że są po lewej tutaj w tym domku. Ogólnie tarapaty są w ciul, no bo praktycznie z każdej strony są typy. I to tylko o tylu wiem, a są 4 drużyny, nie 3. W ogóle było mi gorąco, włączyłem sobie wiatrak, więc teraz kurna zimno jak nie wiem. Ja pierdzielę, zaraz się znowu zagrzeję. Więc pierwsze co, no to zajmuję się tym kościołem. Dlatego, że wiem, że na razie powiedzmy przez parę sekund stąd mi nic nie grozi, ale za to kościół będzie wypchany na mnie. Dopiero w drugiej kolejności mogę zajmować się tą resztą. Natomiast ja zamiast zajmować się tą resztą, zajmuję później pozycję, żeby oni też jakoś do mnie przybiegali. Tak samo jak ten z kościoła. Teraz zobaczmy. Rozglądam się, gdzie tu może być ten chłopek. Akurat zeskakuje z góry. Pyk, jest złapany. Koronka mu się skończyła, czyli jego kumple się pojawili. Nie, tam myślałem, że kogoś widziałem. Tutaj chciałem się rozejrzeć, czy właśnie z tego domku gdzieś już tutaj rotowali. Niestety nic nie zauważyłem. Teraz tak, wiem, że jest gościu jeden na górze, bo Sairock tam zginął. Więc chciałbym jakoś go tak... Chciałbym jakoś zająć tą pozycję tego budynku. No zaraz zobaczymy, jak to zrobię, bo w sumie to już tak mało pamiętam. Okej. Okay. No ciekawa sprawa, że leżał tam na samym końcu. No jestem na tej martwej, więc o tyle miałem przewagę, że gościu tak od razu mnie nie widział. Ale jednak on daje mi pierwszy strzał. Trafia mnie od razu, zbija mi kewlara. Ja jeszcze nie oddałem strzału. Zobaczcie, zbił mi już drugiego kewa, ja dopiero do niego strzelam. Ale teraz tutaj movement, odskok w lewo. Czyli to, co zawsze mówię, jeżeli... Ty nie jesteś jako pierwszy przy strzale, tylko jesteś jako pierwszy obijany, albo zmieniasz całkowicie pozycję, próbujesz go zaatakować jeszcze raz i to ty jako pierwszy chcesz strzelać, albo jak już nie masz wyjścia, no to tańczysz przed nim i próbujesz jakoś to ugrać. No ja tutaj stwierdziłem, że nie mam wyjścia, nie wybiegnę już z tego domku, że chcę mieć tą pozycję zajętą, chcę o nią zawalczyć, więc tutaj zacząłem skakać na lewo za osłonę, którą da się przebijać, więc cały czas strzelam w to miejsce. Mniej więcej tam już przestały mi się chyba hitmarki pojawiać, więc znowu wyskoczyłem na prawo. I pyk. I zobaczcie ważną rzecz. Przedłużyła mi się martwa. Więc znowu mogę ją jakoś wykorzystać. Odpaliłem tą martwą jakoś czas temu, jak podejrzewałem po ten domek. Ona mi się znowu odpaliła i usłyszałem kroki. Słyszę, że drzwi pode mną się otworzyły i słyszę, że tupie jeszcze na ziemi. Więc pyk. Wychylam się na niego. Tego od razu tutaj dobić, pyk, znowu mi się przedłuża martwa. Wiem, że jeden wbiegł do środka. I teraz widzę też, jaka strefa idzie, że mogę nawet gdzieś tam obiec ten domek i poczekać, aż on z niego wybiegnie. Ale spotykam od razu kolejnego gościa, który też no mnie jakimś cudem nie wie, nie dostał info chyba od kumpla. Martwej trochę jeszcze mam, więc znowu zmieniam pozycję, chcę szukać kogoś innego, bo pamiętam, że był tutaj jeszcze w środku w domku, więc być może zaskoczę go na tej martwej. Gościa słyszę po prawej stronie domku, więc okej, dobra, nie zaskoczę go tak szybko, ale myślę sobie, kurde, mam tutaj tego powalonego, to ja go dobiję i ta martwa mi się jeszcze przedłuży. Więc sprawdzam sobie naprzód, bo tam wcześniej jeszcze widziałem jednego gościa, dokładnie, pyk. Widzę tutaj typa jeszcze za nim, co nie? Że on gdzieś tam sobie pobiegł za tą budkę. On już tam idzie do strefy. I cały czas o tym pamiętam. Więc teraz tak. Słyszę jednego po prawej, jednego mam tu powalonego, a trzeci jest za tą budką. Sprawdzam tą budkę. Pyk. On tam był, ja go nie zauważyłem w trakcie gry. Ale mam to powalenie i teraz on dopiero do mnie strzela, więc no, potwierdza się, że jest za tą budką. Tu słyszałem kolejnego, ale on go zabił. Więc wiem tylko o tej za tej budce. Mam dalej martwą przedłużoną. Zobaczcie, ile razy tą martwą przedłużałem. I teraz, skoro wiem, że jest za tą budką, to nie będę wchodził po celownik, tylko wejdę od drugiej strony. No i mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału. No i do następnego. Siema, siema!